Bardzo, ale to bardzo chciałbym powiedzieć wszystkie, ale niestety aż tak pięknie być nie może i sami zresztą o tym wiecie, więc śmiało mogę powiedzieć, zdecydowana większość kobiet jest zajebista. Dziewczyny są naprawdę fajne, tylko na każdą kobietę musisz, bracie, znaleźć sposób. Nie jest to trudne, ale są takie wspólne mianowniki, gdzie pasują do każdej kobiety, żeby zapunktować, oraz które spierdolą totalnie relacje. I ja ci o tym tutaj powiem. Na przykład jak zobaczysz, że twoja wybranka ma zły humor, tam coś znowu jest nie tak, a to się dzieje 6 razy w tygodniu, wiesz co masz robić? Nic! A absolutnie, broń cię, kurwa, ręka Pana Boga, żebyś ty wpadł na pomysł, że ty teraz będziesz pouczał, umoralniał. Kurwa, chłopie, to jakbyś wlewał benzynę do ognia. Ty masz mieć w domu szafkę, a w tej szafce jej ulubione czekolady. I ty nalajcie, idziesz do szafki, otwierasz, wyciągasz, idziesz do niej, dajesz, całujesz w czółko. I mówisz, że jest najpiękniejsza i że ją uwielbiasz i odejdź! A jak do tego jeszcze weźmiesz wino, tylko bracie, umawiamy się, jedna zasada. Ma być otwarte, bo jak jej dasz zamknięte, to będzie tam, kurwa, pogorszona sytuacja. Bo ona nie wie, czy będzie piła, czy nie będzie, czy to otworzy, czy tego nie otworzy, jeszcze korek. Kurwa mać! Więc otwierasz i sprawa rozwiązana. Do tego wino, czekolada, koc. W ten koc ją kładziesz, owijasz w takie, kurwa, burrito, w taką tortillę. Włączasz, kurwa, serial i zostawiasz. I wyjdź. Przed samym wyjściem mówisz, że jakby tylko czegoś potrzebowała, niech pisze i dzwoni, bo jesteś do jej dyspozycji. I wychodzisz normalnie do kumpli. Jazda, treningi, spacery, obiady, tak jak my się lubimy, kurwa, bawić. I wracasz do domu. A wiesz co tam? Tam masz zrobioną kolację, tam masz posprzątane, tam jest cud, miłość, pożądanie, chemia, tam jest, kurwa, film romantyczny. Oczywiście tu są smaczki, bo diabeł, kurwa, tkwi w szczegółach. Co pół godziny napisz, co u niej, że myślisz, bo jest piękna, bo jest wspaniała, bo jest natchnieniem dla twojego, kurwa, życia. Napisz jej, że jak jej nie było w twoim życiu, to była chujnia, ale jak ona jest, to twoje życie jest, kurwa, usypane różami, jest pięknie i kolorowo. I co pół godziny mniej więcej taki SMS. Gdzie jesteś, co robisz, a zresztą nie ma to, kurwa, żadnego znaczenia, bo jej nie ma przy tobie. Ale niech spędzi czas ze sobą. Myślisz o niej, bo jest najwspanialsza na świecie, bo z cudowną kobietą. I odkładasz telefon. Wracasz do kumpli. A jak ty byś, bracie, jeszcze gdzieś po drodze znalazł kwiaciarnię, albo na stację benzynową zajechał i kupił taką jedną różę, wrócił do domu, dał, wręczył, pocałował, powiedział, że się stęskniłeś, że nic na tym świecie nie sprawia ci takiej przyjemności, jak spędzanie czasu z nią. I po prostu zapytał, jaki minął dzień, jak się czuje i czy czegoś potrzebuje. Mordo, ty nie musisz robić nic. Nic! Ile razy ja słyszałem od różnych kobiet, że one tam nie lubią kwiatów. A jedzie mi tu ksiądz na karuzeli? Raz na jakiś czas, nie raz na 4 lata, tylko parę razy w miesiącu. Przyjdź z bukietem. Daj bukiet różnych kwiatów, w zależności od pory roku. I to jest fajne. W zależności od pory roku nie bądź oklepany, że zawsze róże, kurwa mać. Wręcz bukiet, daj buziaka w policzek, w czółko, w usta, powiedz, że jest piękna, najwspanialsza i że zasługuje na wszystko, co najlepsze i odwróć się i kątem oka patrz, co się zaczyna, kurwa, dziać. A ona nie lubi kwiatów. Nie lubi kwiatów, wiesz, nie lubi, kurwa. I to będzie wyglądało tak, jakbyś miał młodszego kuzyna, takiego ulanego i pojechał z nim na basen, nie? I tak stoisz i tak nagle tak do niego, a kto ma taki brzuch, nie? I on tak zrobi taki kurwa, zawstydzony. I to będzie coś podobnego. Ona będzie stała z tym bukietem i kurwa, zdjęcia będzie robić, pozować, kurwa, wyślę wszystkim, mamie, tacie, koleżance, ale ona nie lubi kwiatów. Nie. Kolejna głupota, jaką robisz, nigdy, kurwa, nie kłóć się o jakąś rację z kobietą. Zawsze jej przyznawaj rację, chłopie.
że to jest kurwa niepoważny i tak zrób po swojemu i tak. Tylko kurwa przyznaj jej rację. Wczoraj byłem z przyjacielem na spacerze i snajper go tu trafił. Pojechaliśmy na SOR i byliśmy drudzy w kolejce. Przed nami była kobieta, która też walczyła o życie. Wiesz dlaczego? Bo ja się pytam, co się stało? No i chłop mi mówi, a bo chciałbym, żeby mi rację przyznała i teraz kurwa o życie walczy. Nie robimy tego, panowie, kurwa! Przyjaciela kobieta wpada na jakiś pomysł, choćby nie wiem, jak cię kurwa skręciło. Nie odzywaj się, bo ja ci już powiem, jak to wygląda. Ja nieraz też usłyszałem, jak moja na przykład najdroższa była kobieta wpadła na jakiś pomysł. Jechałem samochodem, jak usłyszałem, co ona powiedziała, to asystent pasa ruchu to się świecił na bordowo. Na szczęście, gdyby nie ten system, ja bym wjechał do rowu. I mówię, nie odzywaj się, nie odzywaj się, błagam, nie odzywaj się. Kuba, kurwa, nie odzywaj się. I ona sama po 2 godzinach, wiesz, to jednak był głupi pomysł. Ja mam takie rany boskie, jakaś tam śladowa ilość jednak, kurwa, zdrowego rozsądku jest. Natomiast jak ona w twojej obecności uzewnętrzni swoją wizję czegokolwiek i ty zareagujesz informując ją o tym, że troszkę nielogicznie myśli i generalnie ten ruch może was za dużo kosztować, to masz przejebany miesiąc. Chłopie, za 4 lata w kłótni ona ci to wypomni. Nie odzywaj się, kurwa. Powie... Trzymaj mocno kierownicę, nic więcej. Ona za 2 godziny dojdzie do tego, że to jednak był głupi pomysł. A ty powiedz tylko tyle, skarbie! Nie ma to znaczenia. Najważniejsze, że jesteś, bo jesteś najwspanialszym człowiekiem w moim życiu, moim ulubionym. Buziak w czółko. I myślisz sobie, ja pierdolę, jednak jeszcze pożyjemy. Chłopaki, wy naprawdę nie wiecie, że kobieta z wszystkiego robi sałatkę i problem? Dlatego ty masz mieć jedną walutę. Wino, czekolada i kwiaty. I nic więcej. I zamknij mordę. Mimo, że wiesz, jak jest, ja też wiem i wszyscy wiedzą i ona też wie. Zamknij mordę. Kobiety są ekstra. I wcale nie trzeba wiele, żeby między wami było naprawdę zajebiście. Zapamiętaj moje słowa.